Szanowni Państwo, dzisiaj pokażę Wam sposób, jakim posługiwali się nasi praprzodkowie, lecząc po prostu ostre zapalenie oskrzeli. Wy oczywiście w przypadku zapalenia oskrzeli biegniecie do apteki, kupujecie tam leki, antybiotyki i bierzecie je co 12 godzin, ewentualnie co 8 godzin razy 3, to daje nam 24. Pokażę Wam chłopski sposób, jak wyleczyć w ciągu 3 dni ostre zapalenie oskrzeli. Jest to sposób 100%, może 99%. Nie zdarzyło mi się nigdy, abym po prostu tym sposobem nie zaleczył zapalenia. Szanowni Państwo, co potrzebujemy do zrobienia tego specyfiku? Bo nie powiem leku, bo oczywiście farmaceuci spod Brukseli zaczną mnie od razu atakować. Pokażę Wam. Sposób jest bardzo prosty i naprawdę bardzo skuteczny. Jeżeli nie wierzycie, możecie to wypróbować. Co bierzecie, Szanowni Państwo? Potrzebujemy garnek emaliowany, mleko. Gorące cholera, bo to mleko jest zagotowane. Jak widzicie, mleko jest zagotowane, kożuszek już jest taki maleńki i to mleko zagotowałem. Co dalej robię? Biorę 4 ząbki cząstku. Widzicie, jest 4 ząbki cząstku. Biorę oczywiście ruski automat do tego cząstku i wyciskam go do tego mleka. Wielu z Was powie, że Adolf wariował. A ja powiem, że ja nie zwariowałem. Daleko mi do tego. Jest to sposób, którym leczył ojciec, dziadek, pradziadek i wielu, wielu innych. Mieszam ten czosnek. Mleko ma być tak gdzieś 70-80 stopni jeszcze gorące. Ja wiem, że zaraz krzykną wszyscy fachowcy od miodu, specjaliści. I co ja robię? Zamiast masła, jeżeli nie mam masła, bo kiedyś to było normalne masło, takie wiecie, prosto od krowy i to masło było dodawane do tego specyfiku. Ja usmażyłem słoninę. Słoninę. Biorę tą słoninę ze skwarkami i wsypuję i wlewam 2 takie bogate łyżki tego tłuszczu do tego mojego specyfiku. O, włożyłem. Wygląda to tak, jak Wam powiem, tak nieciekawie, bo tak to wszystko wygląda. No, zaraz powiecie, że miód dodaje i ten miód zaraz się tam wyeliminuje to wszystko z tego miodu. Tak szybko się nie wyeliminuje. Także może mal wezmę inną łyżkę i nabiorę miodu też z pasieki. Widzicie, łyżki nie mogę znaleźć, ale już mam. Z pasieki to jest miód z lawendy. To właśnie ten, co Wam ostatnio pokazałem. Biorę taką bogatą łyżkę miodu. O, taką. I pcham tu. Wiecie? O, biorę później moją słynną, starą łyżkę srebrną. O. I zaczynam to mieszać. Miód się rozpuszcza. Tłuszcz już grasuje i, Szanowni Państwo, nasza wściekła mikstura zaczyna być gotowa. Wielu powie, fuch, jak pić mleko, czosnek, słoninę, jeść skwarki. A ja Wam powiem tak, a czy Wy wiecie, co Wy jecie w tych antybiotykach? Czy w tych antybiotykach nie ma jakiegokolwiek świństwa czy trucizny? To jest lek po prostu taki, wiecie, starodawny, chłopski. Lekarstwo, które w ciągu 3 dni wyleczy ostre zapalenie oskrzeli. I nie tylko. Zapalenie gardła, migdałów, przeziębienie przede wszystkim. Przeziębicie się, latacie po tym podworze, przewieje Was coś, od razu gorączka, grypa i tak dalej. A to jest typowy lek uniwersalny. Jak go zażywam? Ja to zawsze zażywam, wiecie, łyżką, bo to jest gorące. I muszę Wam powiedzieć, że jest dobre. Wystarczy brać profilaktyczne. Te skwareczki tak się ładnie gryzie, bo są lekko podpalone. Ja to wytankuję dzisiaj wszystko. Nie będę pił, bo jest gorące teraz jeszcze. Ale
gdybyśmy pili bezpośrednio z garnka, to ten tłuszcz by nam wpadł od pierwszy. A my bierzemy to łyżką, mieszamy i tego tłuszczu jest zawsze trochę. Szanowni Państwo, tak wygląda moje lekarstwo, mój specyfik na ostre zapalenie gardła i wszelkiego rodzaju drogi oddechowe z zapaleniem płuc włącznie. Wy myślicie, że to nie leczy. To idealnie leczy. Pamiętajcie. Proste, ale skuteczne. Nie życzę Wam, abyście to wypijali, ale jeżeli chcecie uodpornić swój organizm na to, aby nie chorować, zróbcie to. 3 razy dziennie po takim kubeczku zapalenie oskrzeli mija. Rozumiecie? Jak nie, możecie mnie o 12 w nocy budzić. Ja jestem tego pewien. Szanowni Państwo, i na tym bym zakończył. Dziękuję bardzo.